Cześć wszystkim, witam Was na kanale Detektyw Radzi i zapraszam Was na trzeci już konkurs, tym razem na 1000 subskrypcji. Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Tym i w zasadzie w każdym innym. W zasadzie warunki będą podobne, aczkolwiek należy zasubskrybować oczywiście kanał. Po drugie, należy dać łapkę w górę pod tym odcinkiem konkursowym informującym o konkursie i też pod tym odcinkiem należy napisać w komentarzu Detektyw Radzi. Nie zapomnijcie o tym, aby ewentualnie prywatnie napisać do mnie, czy to przez Messengera, czy na pocztę, możecie nawet SMS-em na telefon, bo numer tam też mój jest oczywiście podany, jakiś namiar do siebie, żeby łatwiej Was było odnaleźć, bo niektóre osoby mają konto na YouTubie, aczkolwiek nie odbierają wiadomości. I jest delikatny problem, dlatego że jeżeli ktoś nie ma jakiegoś odniesienia do swojego konta na Facebooku, na Instagramie czy gdziekolwiek indziej, no to widzę, że ciężko tą osobę jest znaleźć, no a tutaj nie chodzi o to, żeby trzeba było tą osobę szukać przez nie wiadomo ile czasu. I też dlatego w najbliższym konkursie na 1000 subskrypcji te nagrody, dwie zwłaszcza nagrody za pierwsze i drugie miejsce, będą miały swój okres czasowy na odbiór. Po tym okresie czasowym, jeżeli ktoś się nie zgłosi po te nagrody, niestety, ale te nagrody przepadną. Dlatego miejcie na uwadze najbliższe odcinki, a zwłaszcza czy już jest rozwiązanie trzeciego konkursu, bo będzie pewien okres czasu. Oczywiście on nie będzie jakiś tam tygodniowy czy dwóch, tylko będzie okres powiedzmy 3 miesięcy. Ale i tak myślę, że zostawimy, to będzie najbezpieczniej, 3 miesiące będziecie mieć na odbiór tychże nagród, czyli za pierwsze, drugie miejsce. A jakie to będą nagrody w najbliższym konkursie? Za trzecie miejsce będzie to lokalizator G200. Odcinek do tego lokalizatora macie u góry, bo już oczywiście był jeden odcinek, którym poniekąd zacząłem wstępnie mówić o nim. Tam co prawda on był zniszczony, aczkolwiek najbliższe odcinki ukażą ten lokalizator w całości, jego dokładne możliwości, a nawet działania w terenie, bo o tym też piszecie, że chcielibyście zobaczyć, jak taki sprzęt działa faktycznie realnie w terenie. I uchlewam rąbka tajemnicy, jak to faktycznie wygląda w terenie, czy jest to inwestycja warta, czy nie warta tego, żeby wyłożyć na to finanse. Za drugie miejsce nagrodą będzie bon na 50% zniżki na wybraną przez Ciebie usługę. Tutaj chyba nic więcej nie trzeba tłumaczyć, tak? 50% zniżki, wybieracie daną usługę, zakres czasowy na odbiór tej nagrody oczywiście 3 miesiące, po 3 miesiącach nagroda niestety, ale Wam przepada, dlatego miejcie to na uwadze. Za pierwsze miejsce chyba najbardziej chciana nagroda, bo też o tym pisaliście poniekąd, pójdę na to. Macie za pierwsze miejsce macie nagrodę, czyli darmowe zlecenie. Jedyny koszt, jaki tutaj Ciebie by obejmował, czyli Ciebie, osoby, którą zostanie wylosowana, to jest koszt VAT-u. Nic więcej. Wszystkie pozostałe kwoty Ciebie nie interesują, drogi widzu. To jest po mojej stronie. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie wystarczająca i zadowalająca dla wszystkich widzów, jak i może i nowych widzów tak naprawdę. Nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i napisać w komentarzu Detektyw Radzi. Wtedy bierzecie udział w tym najbliższym konkursie na 1000 subskrypcji, bo nagrody są już, no jakby nie było, grubsze, zwłaszcza ta za pierwsze miejsce. My widzimy się oczywiście w najbliższym odcinku, w niedzielę najbliższą. Odcinek będzie tyczył się sprostowania pewnego komentarza, który wynikł, zaciekawił mnie ten komentarz, że tutaj nie zostało to zrozumiane przez widza i chciałbym to trochę sprostować dla wszystkich innych widzów i nawet przyszłych widzów, a zwłaszcza dla tej osoby, która napisała ten taki dla mnie opiniowo komentarz, bo taki opiniowy komentarz, chyba bardziej tak by to brzmiało, ponieważ no, ewidentnie ta osoba nie zrozumiała całego zakresu tematycznego tego odcinka, no ale to w najbliższą niedzielę. Oczywiście Was serdecznie zapraszam. A my widzimy się w niedzielę, tak, w najbliższym odcinku. Póki co żegnam Was. Cześć!